Kołowrót życia, tom drugi, Wanda Prątnicka, czyta Olga Adler, Sztokholm. Skutki przegrupowania. Być może, drogi czytelniku, zdajesz sobie sprawę z tego, że obecnie Ziemia pełna jest zagubionych istot. Są to te wszystkie dusze, które nie wiedząc, że są częścią większej całości, rozpadły się energetycznie lub pozwoliły na przegrupowanie ciała astralnego, co w gruncie rzeczy wychodzi na jedno. Większość z nich w trakcie tych procesów przeniknęło do pół energetycznych żywych ludzi. Żywi tymczasem udzielają im schronienia we własnych ciałach, najczęściej o tym nie wiedząc. Szczegóły tego fenomenu opisałam w książce Opętani przez duchy. Ludzie nie są jednak w żadnym względzie ofiarami duchów. Obie strony przyciągają się do siebie na podobieństwo magnesu. Na zasadzie swój ciągnie do swego. Upraszczając, jednych i drugich przyciąga ich własny lęk przed życiem. Ponieważ nie ma śmierci, nie ma nawet lęku przed nią, istnieje jedynie lęk przed tym, co będzie dalej, przed nieznanym, czyli skutkami własnej, nieświadomej twórczości. Dusze wielu istot, które przeszły przez śmierć, rozpadły się, oderwały się od swoich ciał subtelnych, a i pola energetyczne tych ciał uległy rozpadowi. Najczęściej dlatego, gdyż ludzie ci nie wiedzieli, jak umrzeć. A ponieważ świat astralny swym wyglądem nie różni się od fizycznego, w większości przypadków nie uświadomili sobie, że już umarli. Jak to w ogóle jest możliwe? Zapytasz. Otóż od dawien dawna opowiadane są nam różne historie, które zamiast nas spajać samych ze sobą w jedną całość, rozbijają nas na części. Nieustannie wmawia nam się, że jesteśmy tylko ciałem fizycznym, które być może ma duszę. Ludzie najbardziej uczeni wierzą w prawo ciążenia, istnienie eteru, energii, kwarków i innych abstrakcyjnych, chwilowo przyjętych w nauce, hipotetycznych koncepcji, których nigdy nie widzieli, nie dotykali, nie wąchali, nie słyszeli ani nie smakowali. Dlatego ci sami ludzie nie mieliby wierzyć w istnienie trwałej i niezniszczalnej duszy, co stanowi o wiele bardziej logiczną i ważniejszą hipotezę niż wszystkie inne? Dusza jest twoją prawdą, twoim kierunkiem tu na ziemi. Wiedzą na temat tego, kim jesteś w istocie. Gdy tracisz prawdę o sobie, tracisz kierunek i nie wiesz, jaki jest cel twojego życia. Wpadasz w stan zagubienia, a dusza cierpi, gdyż traci łączność ze swoim ciałem. Ciało tymczasem traci mapę, dzięki której wie, co robić, dokąd iść i jak działać na ziemi. Nie jesteś wtedy w stanie używać ciała dla spełnienia zadań, dla których przybyłeś na świat. To z kolei potęguje cierpienie duszy. Głównym powodem tej tragedii jest cała ta pogmatwana wiedza, którą nabyłeś od innych. Odebrała ci ona siłę, a życie targa cię raz w tę, raz w drugą stronę. Jesteś wtedy łatwym łupem dla owych cierpiących istot, które potocznie nazywamy duchami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sam staniesz się takim zaborczym, cierpiącym duchem, gdy umrze twoje ciało fizyczne, jeżeli coś nie ulegnie zmianie. Cierpienia duszy rozpoczynają się, gdy ludzie nie kochają samych siebie. Zamiast walczyć o własną prawdę, oddają swoją duszę, prawdę o swoim kierunku i świetle w inne, obce ręce. Cierpienie jest oczywiście stanem faktycznym. Nie jest jednak narzucone z zewnątrz, lecz jest konsekwencją naszych własnych decyzji dotyczących życia, jakie obecnie prowadzimy. Wracając do tematu. Utrzymując świadomość tylko jednej, jedynej części duszy, a mianowicie ciała fizycznego, skazujemy się na śmierć w lęku. Może do tego dojść tylko wtedy, gdy wierzymy, że wszystkim, czym jesteśmy, co posiadamy, to ciało fizyczne. Gdy zapoznajemy się z wiedzą o innych częściach duszy, o pozostałych ciałach, które na co dzień używamy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że obudzi się w nas żywa świadomość owych pozostałych części. Wtedy po śmierci ciała fizycznego wracamy do czegoś, co już znamy, bez lęku,
przed wielką niewiadomą, spotęgowaną wiarą we wieczne potępienie za złe uczynki. Z moich obserwacji wynika, że większość tych, którzy opowiadają nam takie historie, szerzą pogmatwaną wiedzę, sami w to wierzą. Ich spotyka bowiem po śmierci taki sam los. Dalszą konsekwencją pogmatwanej wiedzy jest fakt, że wielu ludzi umiera w chorobie. Ich ciała pełne są toksyn, na przykład środków przeciwbólowych. Można powiedzieć, że są nimi otruci. Jedni z braku wiedzy podają je chorym, drudzy z tej samej niewiedzy je przyjmują. W takiej ogólnoludzkiej ignoracji większości trudno jest wznieść się ponad swoje ograniczenia i lęk wynikający z niewiedzy, szczególnie gdy zbliża się moment śmierci. Stanowi to dla naszej Ziemi wielki problem i obejmuje nie tylko świecką, naukową czy mniej rozwiniętą część jej mieszkańców. Dotyka również wielu kapłanów wszystkich religii i ludzi uważających się za uduchowionych. To, że ktoś uszczęszcza do kościoła, czyta wiele mądrych książek, studiuje na co dzień Biblię lub medytuje, nie chroni przed brakiem wyższej wiedzy, o której tutaj mowa. Wszystko polega na mądrości i życiu według niej, a nie na wiedzy zewnętrznej, choćby nie wiem, jak była zaawansowana. Można by dochodzić, kto tak bardzo zamęcił nam w głowach i dlaczego, oraz szukać odpowiedzi na pytanie, kto jest odpowiedzialny za to, że prawdziwa wiedza jest ukryta. Z mojej perspektywy takie rozważania prowadzą do nienawiści, od której pragniemy się przecież uwolnić. Jedno jest pewne. To my chcieliśmy i postanowiliśmy oddać swoje życie w ręce innych. To nastawienie trzeba zmienić i każdy musi to postanowić sam dla siebie. To, że czytasz tę książkę, jest dowodem na to, że jesteś do tego gotów. Inaczej nie trafiłaby w twoje ręce. Tak czy inaczej, aby kontynuować świadome życie po tamtej stronie, trzeba mieć ku temu odpowiednią wiedzę. Nic nie stanie się samo z siebie. Nikt tego za ciebie nie dokona, ani nie przeżyje twojego życia za ciebie, ani w świecie fizycznym, ani w niefizycznym. Jak już zapewne wiesz z książki Opętani przez duchy, drogi czytelniku, duchy, czyli istoty astralne, które się rozpadły lub dały się zamknąć w kokon, pod każdym względem przypominają pasożyty. Wprawdzie nie zawsze zabierają ludziom ciała fizyczne, ale żyją w ich aurze i czerpią z nich energię. Jednak żywi pod żadnym względem nie są ich ofiarami. Sami wabią ich do siebie, z różnych, często osobistych względów, i wówczas duchy biorą tych ludzi w posiadanie. Pomimo, że wielu nie uświadamia sobie ich obecności, to jednak ich życie diametralnie się zmienia po nawiedzeniu. Czują się wyczerpani, nie mogą spać w nocy, mają migreny, depresję, cierpią na bóle i choroby nieznanego pochodzenia. Ich nawyki stają się dziwaczne, natrętne i niezrozumiałe dla otoczenia. Szczegółowe symptomy zawarłam w wspomnianej przed chwilą książce. Aby zobrazować to w praktyce, zamieszczam list pewnej kobiety, która zgłosiła się do mnie o pomoc. Takich listów mam niezliczone ilości. Jej pierwszy list był tej treści. Pani Wando, czy pomaga Pani też takim ludziom, którzy mieszkają w czarnym, okrutnym świecie, gdzie jest niesamowicie zimno i bardzo trudno żyć? Gdyby mogła Pani choć trochę mi ulżyć, to podaję swoje dane. Jeżeli nie, przepraszam, że ośmieliłam się do Pani napisać i zabrać czas. Mariola z Zamościa. Drugi list był już zupełnie inny. Do szanownej Pani Wandy Prątnickiej. Składam serdeczne podziękowania za udzieloną mi pomoc. Dzięki Pani życzliwości i dobrej woli uzyskałam zdrowie. Od zawsze byłam smutna, bardzo nerwowa, a we mnie się działo zło do świata i do ludzi. Wszystko było na nie. W moim domu było tak, jak w domu rodzinnym. Zimno, ponuro, krzyk i awantury.
Nawet jak odbywała się jakaś gościna, ludzie stawali się bardzo nerwowi, nawet gdy ja starałam się stół ubogacić. Od 1983 roku zaczęłam chorować. Lekarze stwierdzili jednoznacznie chorobę psychiczną. Bezsenne noce, koszmary, napięcie w całym ciele, a najbardziej w głowie. Bolało mnie wszystko. Szukałam pomocy wszędzie. U zielarzy, bioenergoterapeutów. Moje mieszkanie zostało przemeblowane, ponieważ stwierdzono, że śpię na skrzyżowaniu cieków wodnych. Wszystko bezskutecznie. W tym roku, w 1999, w miesiącu lipcu, przeczytałam w magazynie Wróżka artykuł o pani Wandzie Prątnickiej. Było tam zdjęcie pani Wandy. Z tego zdjęcia dopatrzyłam się, jakie emanuje ciepło i życzliwość. Postanowiłam się skontaktować. Pomoc przyszła wręcz natychmiast. Zaczęłam spać, przestało mnie wszystko boleć. Moje oczy stały się normalne. Ja widzę ten piękny świat i normalnych ludzi. Ci ludzie, co podchodzili do mnie, żeby zobaczyć prawdziwego wariata, który chodzi po ulicy, diagnozą był psychiczny zakład zamknięty, patrzą na mnie ze zdziwieniem. Każdy mówi dzień dobry. Pierwsi się uśmiechają do mnie, podchodzą, rozmawiają. W moim domu zaczęły rosnąć paprocie, co dotąd się nie zdarzało. Albo usychały, albo nie rosły. Wszystko zaczęło się od tego, że Wnusio, 5-miesięczny, nie chciał być u nas w domu. Bardzo piszczał. Syn z synową musieli wychodzić z domu. Tylko wyszli za drzwi, a dziecko się uspokajało. Ja też nie mogłam pójść do nich, bo wnuczek tak samo reagował. Bardzo nerwowo oglądał się na mnie i piszczał. U tak małego dziecka łzy leciały jak groch. Ja wtedy zrozumiałam, że to są jakieś siły nieczyste. Dzięki opatrzności trafiłam do pani Wandy Prątnickiej. Wprost nie do wiary, aby na tak daleką odległość, nie widząc osoby z podanych cyfr, można aż tak pomóc drugiemu człowiekowi. Tak, tak, ale taki cud się zdarza. Ja jestem normalnym człowiekiem, moje dzieci są spokojne, możemy przebywać ze sobą. Bardzo żałuję, że tak późno. Na pewno, gdyby było wcześniej, to przynajmniej moich dwóch synów odczułoby ciepło matki i coś wynieśliby z tego domu. W ich pamięci pozostaną krzyki, przekleństwa, awantury. Tego, co działo się ze mną i moim domem, nie da się opisać na kartce papieru. Bardzo szkoda, że tak mało ludzi wie, co to znaczy egzorcysta. Na pewno tego zła byłoby mniej na tym świecie. Żegnam się z panią, a słowo dziękuję to jest za mało wobec tej pomocy, jaką mi udzielono, ale nie mam nic innego. Gorąco, gorąco i z całego serca dziękuję. Z poważaniem, Mariola z Zamościa. Myślę, że zdajesz sobie sprawę, drogi czytelniku, z tego, że duchy stanowią nie tylko zagrożenie dla poszczególnych ludzi, lecz dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Te uwolnione od fizycznej powłoki przerażone dusze hamują ruch sferycznych wokół Ziemi. Hamują ruch sił sferycznych wokół Ziemi. Drogi sferyczne zostają zablokowane, a przeznaczone dla Ziemi światło nie jest w stanie dotrzeć do planety. Masy uwolnionych od ciał fizycznych dusz zajmują ogromny obszar. Trawi je ból. Nie wiedzą, dokąd iść, ani jak kontynuować swój rozwój. Dzieje się tak, ponieważ najczęściej nie mają świadomości swojej śmierci. Dopóki się nie przebudzą, będą trwały w takim stanie bez końca. Negatywne emocje i strach takich zbitych w wielką masę duchów zazwyczaj przyczyniają się do różnych, w różnych rejonach Ziemi, do katastrof. Szczegóły tego opisałam w rozdziale Upadek cywilizacji. Również obecna sytuacja ulega eskalacji i grozi niewyobrażalnymi konsekwencjami. Dlatego też wiedza tu prezentowana jest nam w dzisiejszych czasach niezwykle potrzebna. Jeżeli temu nie zaradzimy, może dojść do tragedii,
jaka zaistniała już nieraz w przeszłości. Nie piszę tego po to, aby kogokolwiek straszyć, a jedynie przebudzić i przypomnieć informacje, które każdy nosi zapisane w wewnętrznej istocie. Koniec.